Dobrze, więc najpierw właśnie o historii kilka słów. Ruch narodowy, narodowa demokracja, inaczej w Polsce swoje początki pod zaborami miał w roku 1886, kiedy to w Warszawie wydano pierwszy numer tygodnika Głos pod redakcją Jana Ludwika Popławskiego. Właśnie obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Walickiego był jedna z czołowych postaci i właśnie ideologów polskiej myśli narodowej. Jeszcze takie dwie daty uznawane za początek rozwoju polskiej myśli narodowej, to styczeń 1887 roku, tutaj właśnie w Krakowie, Zygmunt Balicki zakłada Związek Młodzieży Polskiej Z. Była to bardzo zasłużona organizacja na polu działalności takiej patriotycznej, samokształceniowej wśród młodzieży polskiej, wszystkich zaborów, mające właśnie tutaj źródła w Krakowie. No i to właśnie był jednocześnie początek tego ruchu młodzieżowego w łonie ruchu narodowego od samego początku. Natomiast w sierpniu 1887 roku w Szwajcarii powstaje Liga Polska z Zygmuntem Miłkowskim na czele, która potem przekształci się w Ligę Narodową. Właśnie to było działacze w Szwajcarii na emigracji oraz tutaj w kraju potem Roman Dmowski. Co do samego ruchu młodzieżowego, tak jak wspomniałem, najpierw był Związek Młodzieży Polskiej Z, następnie mamy jeszcze właśnie okres rozwoju przed I wojną światową, w czasie I wojny światowej zaangażowanie w czyn zbrojny i już w odrodzonej Polsce niepodległej 17 grudnia 1919 roku na Zjeździe Założycielskim zostaje założony Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej. Z Janem Rembielińskim na czele, zjazd ma miejsce w Warszawie, przyjęto deklarację ideową. I kilka lat później, w roku 1922, na zjeździe w dniach 25-26 marca Narodowy Związek Młodzieży Akademickiej zostaje przekształcony w Związek Akademicki Młodzieży Wszechpolskiej. Właśnie rok 1922 jest uważany za bezpośrednio za właśnie początek naszej organizacji. Prezesem zostaje także Jan Rembieliński, a w deklaracji ideowej tak właśnie ona wyglądała, to jest oryginalny dokument właśnie z czasów przedwojennych, czytamy następujące słowa. Wierna wielkiej tradycji ruchu wszechpolskiego, który stworzył nowoczesne podstawy polskiej idei narodowej, a w czasie wielkiej wojny dzierżył ster polityki polskiej i doprowadził do odbudowy zniszczonego państwa, młodzież wszechpolska łączy i wychowuje młodzież polską w myśl następującej zasady naczelnej. Naród tworzy nierozdzielną całość historyczną pokoleń zmarłych, dziś żyjących i tych, co przyjdą, Podstawę stosunku jednostki do narodu stanowią instynkty i uczucia narodowe, tkwiące w najgłębszych pokładach jej duszy. Ich siła i piękno są miarą prawdziwości nakazu służby narodowi. Być Polakiem znaczy żyć, znaczy być żywą częścią organizmu narodowego, czuć odpowiedzialność za jego przeszłe i przyszłe losy, w pracy swego życia kierować się myślą o wielkości i potędze Polski. Być Polakiem znaczy przeciwstawiać się i zwalczać wszystkie godzące w dobro ojczyzny dążenia jednostek i grup społecznych. I następnie zostaje przedstawiony cały program, począwszy właśnie od sfery tutaj uprzywilejowanej roli religii katolickiej. Stąd mówimy potem o myśli narodowo-katolickiej, właśnie uznaniu religii katolickiej, kościoła katolickiego za czynnik spajający naród polski. Właśnie ta myśl, słynna myśl Dmowskiego, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale stanowi właśnie o jej istocie. Broszura naród, Kościół, naród, państwo. Także kwestie właśnie jak relacje narodu polskiego, państwa do, w polityce międzynarodowej, kwestie gospodarki, edukacji, no ogólnie wszystkie palące kwestie tamtego czasu. Warto was zauważyć, że właśnie naród w koncepcji Dmowskiego nie jest oparty, to nie jest jakaś koncepcja rasowa, tak jak często było to na Zachodzie, tylko przede wszystkim właśnie koncepcja jako wspólnota ducha, czyli to, że nie wiem, ktoś miał jakieś obce pochodzenie, to jakby nie wyłącza go z uczestnictwa w narodzie polskim. Najważniejsze jest to poczucie
tożsamości, przynależności, to kim się dany człowiek czuł. Tak samo też pojęcie narodu jako wspólnoty pokoleń przeszłych, dzisiejszych i przyszłych. Właśnie bardzo też piękne słowa Dmowskiego: wszystko co polskie jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. Czyli właśnie zarówno te sukcesy Polski, osiągnięcia dziejowe, cywilizacyjne, jak też i porażki. No, właśnie bardzo ważny był ten realizm, ta optyka patrzenia na Polskę, na naród właśnie bez jakiejś ani... ten taki, można powiedzieć, złoty środek, ani nienadmierny krytycyzm, ani też nienadmierny jakiś hura optymizm, bo jeżeli będziemy zbyt przerysowywać jakieś zasługi, mówić o jakiejś wyjątkowości, to wtedy zaciemniamy sobie ten rzetelny, właściwy obraz tego, kim jesteśmy, tym czym Polska w danej chwili jest. Ale też właśnie Dmowski krytykował takie cierpiętnictwo, to ten nadmierny kult martyrologii. Właśnie pisał tak, że tutaj w Galicji Polacy, był język polski urzędowy, mieli stanowiska ministerialne, nawet premierem, prawda, Badeni, ale mieli ogólnie te swobody obywatelskie. Natomiast Polacy właśnie w Królestwie czy w Carstwie Niemieckim, no zdecydowanie trudniej mieli, właśnie ta martyrologia. I on tutaj właśnie pokazuje te dwa patriotyzmy, że ci Polacy z Galicji, no to właśnie żyli, mieli dobrze i mieli łatwo. Nie wiadomo, jak by się zachowali w tej sytuacji Polaków z Królestwa. Ci Polacy z Królestwa z kolei krzywo patrzyli na tych Polaków z Galicji, bo oni tam cierpieli, ta martyrologia, no a ci mieli ogólnie łatwiej. Właśnie Dmowski podkreślał to, że właśnie trzeba być takim samym patriotem, to takim samym ten stosunek do narodu mieć w każdej sytuacji dziejowej. Czy to będzie właśnie zabór, bardzo wielki ucisk, czy to właśnie te swobody obywatelskie będą pełne. I wracając właśnie do historii Młodzieży Wszechpolskiej, to tak jak właśnie mówiłem, w 1922 roku przyjęto właśnie deklarację, statut. Najważniejszym na czele stał prezes, natomiast też kwestia Rady Naczelnej i zjazdu, który odbywał się co ileś lat i podejmował najważniejsze uchwały. Symbolika Młodzieży Wszechpolskiej, no to mieczyk Chorobrego, tutaj właśnie kolega Szymon ma wpięty w klapie. Bardzo właśnie odwołanie się do Szczerbca, który miał być wyszczerbiony o Złotą Bramę w Kijowie, jak wiemy, to nie była prawda, bo wtedy jeszcze Złotej Bramy nie było, ale no wiadomo, legendy mają silną siłę, no, siłę taką w historii. Wtedy, kiedy władze nacyjne zakazały Szczerbca, a właśnie też Wszechpolacy ciekawą taką metodę stosowali, bo tu właśnie jak były tutaj takie bezpośrednie konfrontacje, czy to właśnie z młodzieżą sanacyjną, młodzieżą socjalistyczną, młodzieżą żydowską, no to ogólnie ten Szczerbiec usiłowali wyrwać z klapy. No to pod spodem zakładano żyletkę, żeby jak ktoś chciał wyrwać, to żeby się ogólnie trochę pokaleczył. Więc potem wprowadzono falangę, czyli tą rękę z mieczem. Hymnem był i do dzisiaj dnia jest hymn Młodych Obozów Wielkiej Polski, autorstwa Jana Kasprowicza, właśnie też przyjaciela Romana Dmowskiego. W Krakowie początek Młodzieżowego Ruchu Narodowego datujemy od 30 maja roku 1921, kiedy ksiądz Kazimierz Lutosławski, właśnie z tej zasłużonej rodziny, która wydała właśnie kompozytora, ale też i senatora przed wojną Wincentego Lutosławskiego, przyjechał tutaj do Krakowa i miał wygłosić odczyt w Kolegium Novum Młodzież a Polityka. Jak wspomina Tadeusz Bielecki, późniejszy prezes Stronnictwa Narodowego na emigracji, no wtedy ten ruch narodowy był jeszcze dość słaby, gdyż zwołano wiec tam w holu Kolegium Novum, który przegłosował, że właśnie tutaj precz z klerykalną propagandą, tam jezuita, sługa Watykanu, w ogóle żeby on tutaj nie miał prawa się wypowiedzieć. No i rzeczywiście Bielecki wspomina, że tylko on, jakiś jego kolega był przeciwny uchwale tego wiecu, bo właśnie przytłaczająca większość tych nastrojów, on to upatrywał właśnie w tych tutaj krakowskich stańczykach, silnej roli socjalistów. Oni przegłosowali, żeby ksiądz Lutosławski nie mógł tego wykładu wygłosić, on odbył się w sali Sokoła przy obecnej ulicy Piłsudskiego i to był taki, można powiedzieć, katalizator tego rozwoju ruchu młodzieżowego, bo już w końcu roku 21 koło Niezależnego Związku Młodzieży Akademickiej liczyło w Krakowie około 80 osób. Pierwszym prezesem był właśnie Klaudiusz Hrabyk.
właśnie Bielecki między innymi tutaj był prezesem Koła Młodzieży Wszechpolskiej, na Uniwersytecie Jagiellońskim zrobił doktorat z filozofii, był w 1939 roku wybrany na prezesa Stronnictwa Narodowego, jak wspomniałem, pełnił tę funkcję już na emigracji w Londynie. Z takich jeszcze, z taką znaną postacią na pewno Lech Hajdukiewicz, to też był prezes przedwojenny tutaj Młodzieży Wszechpolskiej. Po wojnie w roku 1949 został zamordowany w więzieniu przez Urząd Bezpieczeństwa w Wrocławiu. Ale taka ciekawostka, że jak już Młodzież Polska odrodziła się w 1989 roku, to jego wnuk, również po imieniu Lech, był z kolei pierwszym prezesem właśnie już odrodzonej Młodzieży Wszechpolskiej tutaj w Krakowie, więc można powiedzieć taka symboliczna klamra właśnie tego okresu przedwojennego i czasów obecnych. Jak Młodzież Wszechpolska funkcjonowała? No to przede wszystkim Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górnicza, bez jeszcze tego członu Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Handlowa, obecny Uniwersytet Ekonomiczny, koła prowincjonalne, czyli gdzieś tam w Gorlicach, w Nowym Sączu, w Tarnowie i w gimnazjach, obecne tam liceum pierwszym imienia Nowodworskiego czy imienia Sobieskiego dwójka. Z roku na rok coraz więcej osób dołączała do Młodzieży Wszechpolskiej, tak aby w roku 1939 w Krakowie Młodzież Wszechpolska liczyła 260 osób. No, przyrost członków był na pewno bardzo zauważalny. Z ramienia Uniwersytetu Młodzież Wszechpolska miała kuratorów przydzielanych. Właśnie między innymi to byli profesor Wacław Sobieski, Włodzław Konopczyński, najwybitniejszy polski historyk XX wieku, czy też ksiądz profesor Józef Archutowski, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Mówiąc kilka słów o działalności Młodzieży Wszechpolskiej, co właśnie stanowiło o tym sukcesie, bo tak jak mówię, wspomniałem, w roku 1939 zarówno liczebnie, ale i wpływy, na przykład jeżeli taki afisz z Akademii Żałobnej i nabożeństwa ku czci Romana Dmowskiego w 1939 roku, to widzimy, że tam patronat objął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej, a podpisały właśnie nie tylko Młodzież Wszechpolska, ale rozmaite koła historyków, polonistów, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Sodalicja Mariańska, taka katolicka organizacja, korporacje akademickie. Młodzież Wszechpolska właśnie zdominowała praktycznie wszystkie liczące się organizacje studenckie. No, pytanie właśnie o źródła tego sukcesu. Według mnie na pewno trzeba zacząć od wychowania w domu, że jednak właśnie ci ludzie już z domu byli odpowiednio uformowani, wynosili tą formację. Trzeba wspomnieć o Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. To była właśnie organizacja, która już młodzież gimnazjalną była tajna, przecież była nielegalna. Sanacja jej nie tolerowała, więc spotykali się potajemnie między innymi właśnie pan Czesław Blicharski, żyjący jeszcze w Bytomiu, Wszechpolak lwowski, właśnie opowiadał, jak w Tarnopolu przed wojną to w tej Narodowej Organizacji Gimnazjalnej działał, to mówisz się na zapleczach banków spotykali, bo jakiś tam ojciec był prezesem banku, więc tak no, było to w takiej konspiracyjnej atmosferze. Dalej, jak studenci, pierwszoroczniacy przychodzili na uniwersytet, no to spotykali się z dobrze przygotowaną akcją taką rekrutacyjną właśnie. Ulotki, spotkania otwarte, żeby zapoznali się z działalnością Młodzieży Wszechpolskiej, o co tutaj chodzi. Więc automatycznie potem były kursy kandydackie, obeznanie z tą ideą, z podstawami polityki. Więc organizowano wykłady otwarte właśnie profesorowi Konopczyński, Sobieski, Pigoń, na bieżące tematy polityczne, też historię, literaturę, no, wiele ich się odbywało. Potem sami członkowie na spotkaniach, już w samym gronie organizacji, to ma miejsce do dzisiaj, przygotowali referaty na rozmaite tematy, no, polityczne, historyczne, społeczne. Duży zbiór zachował się ich w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, naprawdę poziom merytoryczny no, był dosyć wysoki. Rzeczywiście to były obszerne wystąpienia. Ponadto, tak jak mówiłem, ten ruch wyborczy do tych organizacji studenckich, to było bardzo dobrze zorganizowane. W prasie Młodzieży Wszechpolskiej, to najważniejsza od 1937 roku wydawany Wszechpolak, to był dwutygodnik. Zachowały się takie notki, że na przykład były jakieś wybory do właśnie Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa czy na
Akademii Górniczej, to zgłoszono tylko i wyłącznie kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej. Inne organizacje jakieś tam sanacyjne czy socjalistyczne w ogóle swoich kandydatów nie zgłosiły, więc to chyba najlepiej pokazuje rzeczywiście no, to przejęcie tego życia akademickiego było praktycznie całkowite. Kolejnym takim obszarem działalności to były rozmaite wiece, manifestacje, na bieżące problemy, na przykład w związku z przyjęciem ustawy Jędrzejowiczowskiej, która w znaczący sposób zarówno ograniczała autonomii wyższych uczelni, bo wyższe uczelnie zawsze się cieszyły tą autonomią, czy to jest z czasów austriackich. Ona bardzo regulowała podległość rektorów względem ministra wyznania oświecenia publicznego. I tutaj właśnie, czy też kwestie opłat, bardzo, bardzo istotna kwestia, zwłaszcza, że wielu studentów no, było spoza Krakowa. Więc rozmaite wiece, które przyjmowały rezolucje. No niewiele to dało, gdyż no, ustawa weszła na pewno weszła w życie, więc ale mówię, no, było to na pewno dla ówczesnego świata akademickiego bardzo dużym problemem. Takim innym przykładem to na przykład manifestacja z 27 lutego 1939 roku w związku z sytuacją Polaków w Gdańsku, właśnie tam narastające wpływy nazistów, już praktycznie całkowite przejęcie władz, które w teorii miało być neutralne, wolne miasto Gdańsk. I z opisu tego wydarzenia wiemy, że zgromadziło się około 4000 ludzi, więc bardzo dużo. Początek był w holu Kolegium Nowym, tam występował właśnie student Polak z Politechniki Gdańskiej i potem manifestacja przyszła w kierunku rynku głównego, gdzie ją rozgoniła policja państwowa. Oprócz tego taką ciekawym wydarzeniem z roku 23 komuniści podburzyli wówczas robotników, no żeby ogłosili strajk, odeszli od pracy, wtedy rządy właśnie koalicyjne, centrowo-prawicowe właśnie PSL, Piast i Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, Związek Ludowo-Narodowy później. Młodzież Wszechpolska wraz z Stolicą Mariańską zawiązała akcję samopomocy społecznej, to znaczy robotnicy strajkowali, a młodzież poszła za nich do pracy i zapobiegło to dezorganizacji zakładów pracy. No jak wiemy, no, skończyło się to bardzo tragicznie, bo wskutek szarży ułanów zginęło 30 osób, zarówno ułanów, jak i robotników. Jest tablica przy ulicy Dunajewskiej upamiętniająca to wydarzenie, no, tą prowokację komunistyczną. Ponadto pielgrzymka akademicka, bardzo licznie gromadząca młodzież z całej Polski właśnie w kontynuacji tej tradycji. W tym roku Młodzież Wszechpolska również właśnie zorganizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. Wsparcie Stronnictwa Narodowego przy okazji wyborów samorządowych. Wielu właśnie profesorów, jak chociażby Stanisław Pigoń, literaturoznawca, działał w Stronnictwie Narodowym i Wszechpolacy pomagali właśnie w kampanii wyborczej. Czy także przy organizacji Balu Morza. No, wtedy były bardzo popularne te idee kolonialne, żeby Polska miała kolonię, więc w to też się angażowano. Oprócz tego też taka działalność zwykła towarzyska. No, było tak właśnie koło koleżanek, czyli właśnie skupiające żeńską część Młodzieży Wszechpolskiej, koło prawników, koło polonistów, czyli takie bardziej wyspecjalizowane, jakieś wyjazdy wakacyjne. I takim wydarzeniem, które w Soczewce skupia te wpływy Młodzieży Wszechpolskiej, to obchody 15-lecia Młodzieży Wszechpolskiej 19-20 lutego 1938 roku, kiedy w sali Starego Teatru odbyły się obchody na 2000 osób. Był książę metropolita kardynał Sapieha, rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej. Bardzo, bardzo to tak z pompą, można powiedzieć, wszystko zorganizowano. Żeby tak jeszcze poruszyć taką kwestię na pewno kontrowersyjną, czyli problem żydowski, wokół którego na pewno bardzo dużo niejasności, zarzutów antysemityzm i tak dalej narosło. Jak wiemy, no, Żydzi stanowili około 10% w strukturze społecznej II Rzeczypospolitej, gdy tymczasem na wyższych uczelniach była to znacząca reprezentacja. Dla przykładu, na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 1924-25 Żydzi stanowili 53% studiujących, natomiast na Wydziale Prawa w roku akademickim 28-29 42%. Więc no, widzimy no, kilkukrotną nadreprezentację wobec udziału w rzeczywistym
w rzeczywistym udziale tej ludności w skali całego społeczeństwa. Dlatego też Młodzież Wszechpolska postulowała wprowadzenie numerus clausus, czyli właśnie progu 10%, taki jaki był w skali całego społeczeństwa, żeby przyjąć na uniwersytetach. I oprócz tego getto ławkowe, czyli żeby oddzielnie siedzieli Żydzi, oddzielnie studenci chrześcijańscy. I właśnie jeżeli chodzi o getto ławkowe, to właśnie w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowała się petycja, którą podpisało 1500 studentów do jego magnificencji rektora. Odniosła skutek, gdyż w roku akademickim 37-38 wprowadzono i getto ławkowe, i numerus clausus z progiem 10%, natomiast w roku akademickim 38-39 już na Wydziale Medycznym wprowadzono numerus nullus, czyli już w ogóle nie przyjęto studentów pochodzenia żydowskiego. I to jakby trzeba podkreślić, że to Młodzież Polska dążyła do tego, ale bezpośrednio czynnikiem decyzyjnym były władze uczelni, więc jakby które to podejmowały. No mówię, że na pewno ówczesny rektor profesor Lersław Spławiński też sympatyzował z Narodową Demokracją na pewno. I podsumowując okres przedwojenny, ostatnim prezesem był Tadeusz Łabęcki, jednocześnie redaktor właśnie dwutygodnika Wszechpolak. No i rozpoczyna się II wojna światowa, czas, w którym Wszechpolacy się angażują w Armię Krajową, w Narodowe Siły Zbrojne, w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, którego żołnierzem był Łabęcki. I właśnie z inicjatywy władz Stronnictwa Narodowego powołano w 1944 roku w Warszawie konspiracyjną Młodzież Wszechpolską, której prezesem został właśnie przedwojenny prezes Tadeusz Łabęcki. Liczyła ona około 120 osób w skali Warszawy. Dotrwała do powstania warszawskiego, już w tym okresie wybuchły walki. Odrodziła się na przełomie marca i kwietnia roku 1945. Odbył się zjazd, również właśnie konspiracyjnie wtedy wydawano Wszechpolaka, ale już nie wybrano prezesa. Dotrwała do końca roku 1945. W roku 1946 Łabęcki został zamordowany przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Adama Humera. Tutaj z Krakowa Hajdukiewicz, z Warszawy Łabęcki, no i jeszcze wielu innych, zarówno Wszechpolaków, czy też działaczy Stronnictwa Narodowego, tutaj Adam Dobosiński też został zamordowany. Zabity, bo wyrok śmierci, ale to mord sądowy, można to tak śmiało nazwać. Więc koniec roku 1945 to formalny koniec, faktyczny i formalny koniec działalności Młodzieży Wszechpolskiej. Nie było do tego warunków. Odrodzenie to 2 grudnia roku 1989, kiedy w Poznaniu, w Kolegium Nowego Uniwersytetu Poznańskiego odbył się zjazd założycielski. Pierwszym prezesem odrodzonej Młodzieży Wszechpolskiej został Roman Giertych, wnuk Jędrzeja Giertycha, bliskiego współpracownika Romana Dmowskiego. No, w późniejszych latach Młodzież Wszechpolska, powstały koła w całym kraju. Rok 2001 przyniósł sukces wyborczy Ligi Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska była oficjalną młodzieżówką tej partii. A Wszechpolacy, jak na przykład Rafał Wichecki, potem w rządzie koalicyjnym PiS-u, LPR-u, Samoobrony, on został najmłodszym ministrem w historii Polski gospodarki morskiej i rybołówstwa. Potem już na fali tych wszystkich zawirowań Liga Polskich Rodzin odcięła się od Młodzieży Wszechpolskiej, Giertych właśnie odciął się od nas i jakby już wtedy nasze drogi się rozeszły. No, 2007 rok przyniósł kres obecności LPR-u w Sejmie. No i też na pewno zaczął się taki, no można powiedzieć, upadek Młodzieży Wszechpolskiej, jakiś taki kryzys struktur, osłabienie właśnie zarówno ilości członków, jak i aktywności organizacyjnej. A o dalszych losach właśnie aż do dnia dzisiejszego przez te 6 lat opowie właśnie kolega Szymon już o tym dniu dzisiejszym, jak to się stało, że obecnie Młodzież Wszechpolska wraz z Obozem Narodowo-Radykalnym współtworzy Ruch Narodowy. Oddaję głos koledze. Okej, to dzięki, Tomasz. Teraz poproszę kolegę Szymona o nakreślenie współczesnego pola działalności Młodzieży Wszechpolskiej.
Dziękuję. Ja tutaj może nie będę aż tak wiele mówił o tym okresie kilku lat od roku 2007. Dość powiedzieć, że tak jak stwierdził tutaj Tomek, w roku 2007 Młodzież Wszechpolska po tych wszystkich perturbacjach wyborczych, po wszystkich problemach związanych z Ligą Polskich Rodzin była w bardzo złym stanie. Możemy powiedzieć, że organizacja znajdowała się na skraju upadku, możemy powiedzieć, że ilość działaczy w skali całego kraju była mniejsza niż ilość działaczy w dniu dzisiejszym w jednym województwie. Nastąpił, czy też rozpoczął się proces powolnego odbudowywania siły Młodzieży Wszechpolskiej, odbudowywania organizacji. Proces ten przybrał na sile zwłaszcza od wyboru na prezesa kolegi Roberta Winnickiego, który w chwili obecnej jest już tylko może aż prezesem honorowym Młodzieży Wszechpolskiej. Dość powiedzieć, że Robert, kolega Robert od roku 2009 do roku 2013, czyli przez 4 lata, odbudował Młodzież Wszechpolską. Doprowadził do tego, że znowu mamy działaczy we wszystkich województwach, mamy okręgi Młodzieży Wszechpolskiej we wszystkich województwach, mamy kilkadziesiąt kół Młodzieży Wszechpolskiej w skali kraju, mamy ponad 1000 działaczy naszej organizacji w chwili obecnej. I jest dobrze. Mogę powiedzieć, że stan Młodzieży Wszechpolskiej, to co w tej chwili robimy, jest naprawdę czymś, z czego możemy być dumni, co jest zadowolone.